Szanowni Państwo, myślę, że zaczynamy. Jest już samo południe. Godzinę też wybrałam w sposób nieprzypadkowy. To, co mam powiedzieć, muszę powiedzieć na stojąco. Przede wszystkim bardzo dziękuję Państwu za to, że zechcieliście przyjść na tę moją konferencję prasową, która jest organizowana wspólnie z Radomianami Razem. Szanowni Państwo, zdecydowałam się, by kandydować na stanowisko prezydenta miasta Radomia. Zdecydowałam się na to pod wpływem namów bardzo wielu środowisk i wielu ludzi, także z mojej grupy zawodowej, którzy podobnie jak ja bardzo krytycznie oceniają obecny zarząd miasta i pana prezydenta Kosztowniaka i uważają, że Radom zasługuje na lepsze rządy i na jeszcze jedną szansę, którą powinien dać temu miastu nowy prezydent. Ponieważ krytycznie wypowiadałam się na temat tych planów pana Kosztowniaka i jego współpracowników, uważałam, że uczciwie jest nie tylko poprzestać na krytyce, ale także poddać się weryfikacji wyborców i wziąć odpowiedzialność za miasto. Taką decyzję właśnie podjęłam. Nigdy bym się pewnie na to nie zdecydowała, gdyby nie to, że w bardzo podobny sposób myślą ludzie, którzy mnie dzisiaj wspierają, których cenię i szanuję za ich fachowość, za ich dobrą wolę, za troskę o miasto. Myślę tutaj o Stowarzyszeniu Radomianie Razem. Bardzo serdecznie dziękuję, że zechcieliście Państwo wesprzeć moją kandydaturę i że będziemy wspólnie pracować dla dobra naszego miasta. Jest bardzo wiele środowisk, które się chcą do nas przyłączyć. W najbliższym czasie będziemy organizować cykliczne spotkania, cykliczne konferencje prasowe, w trakcie których te środowiska będą do nas dołączać i będziemy prezentować program, który mamy dla miasta. Dzisiejsza konferencja jest poświęcona głównie temu, żeby poinformować społeczeństwo o mojej decyzji i decyzji Radomian Razem. Kandydować będę jako kandydat niezależny, niezrzeszony. Mam nadzieję, że wszystkie te środowiska, którym leży na sercu los naszego miasta, dołączą do nas. Jesteśmy otwarci na rozmowy ze wszystkimi. Tak jak powiedziałam, komitet, który powstanie, nie będzie miał barw politycznych. Z mojej strony to tyle. Bardzo proszę kolegów z Radomia Razem. Szanowni Państwo, tak jak pani poseł powiedziała... Bo w tej sytuacji to my musimy sobie mikrofony przestawić. No może już można... Niech tam Państwo usiądą. Szanowni Państwo, tak jak już Pani poseł mówiła, połączyła nas krytyczna ocena dotychczasowych władz Radomia. Żeby nie wchodzić w szczegóły, bo na to przyjdzie później czas, bardzo nam się nie podoba, że młodzi ludzie muszą z Radomia wyjeżdżać. Niedługo Radom stanie się miejscem starych ludzi, a to nie jest sytuacja dla miasta dobra, które w zasadzie ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby się dynamicznie rozwijać. Leży ono na skrzyżowaniu jednych z najważniejszych dróg północ-południe i wschód-zachód. Jest miastem o dużych tradycjach przemysłowych. Wiele osób z Radomia robi karierę poza jego granicami. Dlaczego w takim razie nie w Radomiu? Z panią poseł znamy się wszyscy bardzo długo.
nie trzeba jej szczególnie przedstawiać i zachwalać. Znana jest przede wszystkim ze swojej uczciwości, prawdomówności, ze swojej skuteczności. To, co osiągnęła, osiągnęła sama przez swoją działalność, przez swoją pracowitość, a nie z jakiegoś nadania partyjnego. Jest jednym z najbardziej aktywnych posłów, co się rzadko zdarza, bo widzimy ją wszędzie. Po prostu wie, o czym mówi i czego chce. Dlatego postanowiliśmy razem jeszcze raz spróbować, żeby odmienić losy Radomia. Zapraszamy wszystkie środowiska, którym los Radomia leży na sercu. Nie jesteśmy związani z żadną czapką polityczną. Wszystkie decyzje będą zapadać tu, a z drugiej strony nie jesteśmy zamknięci na rozmowy z innymi, nawet partiami politycznymi. O ile znam panią Marzenę, a znam już dosyć długo, nigdy od niej nie usłyszymy czegoś takiego, co w tej chwili jest bardzo często powtarzane, że my byśmy zrobili tu nie wiadomo jakie dobre rzeczy, tylko przeciwnicy polityczni nam nie pozwalają, ponieważ jesteśmy z innej opcji. I na koniec, no, pani Marzena jest kobietą, co już jest wartością samą w sobie, ale jest taką kobietą nietuzinkową. W polityce kobiety, jeżeli zaistniały, to na pewno były bardzo ważnymi i znanymi osobistościami. Prześledźmy historię od królowej angielskiej poprzez cesarzową rosyjską, poprzez panią Margaret Thatcher i wszystkie inne. Jeżeli kobiety coś postanowią zrobić, na pewno im się to uda. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie Kazimierzu. Tak. Proszę państwa, tak jak tutaj moi przedmówcy, pani poseł, kolega Mariusz powiedział, faktycznie dzisiaj traktujemy to jako tą zapowiedź, zresztą już oficjalną zapowiedź. Ta nasza współpraca już od pewnego czasu, że tak powiem, dojrzewała. Ci tacy obserwatorzy tego, co się dzieje w mieście, mogli zauważyć nasze już spotkania, co najmniej w ubiegłym roku już, które się odbywały cyklicznie, gdzie omawialiśmy sprawy miasta, gdzie pani poseł oczekiwała od nas informacji, bo żywo interesowała się sytuacją ekonomiczną miasta, o której dobrze państwo wiecie, że nie jest najlepsza, o kosztach obsługi zadłużenia, o bezrobociu, o braku właśnie tych perspektyw rozwoju gospodarczego, te wszystkie dane, żeśmy przekazywali, wspólnie wymienialiśmy poglądy na temat funkcjonowania i zarządzania miastem. No i ta decyzja dojrzewała, że tak powiem, faktycznie około roku czasu dojrzewała, no i w ostatnich dniach została decyzją pani poseł przypieczętowana, że tak, podejmuje tą decyzję, staje w szranki wyborcze i chce wziąć na siebie ten ciężar, który no, trzeba będzie na pewno, z którym trzeba będzie sobie poradzić, bo dzisiaj tutaj, jak powiedziałem wcześniej, nie chcemy się wdawać w szczegóły, ale na pewno tych potrzeb miasta jest bardzo dużo i problemów do rozwiązania też. My wstępnie już żeśmy taki wstępny program, jak gdyby tego, na czym nam najbardziej zależy, omówili. Natomiast tak jak tutaj pani poseł powiedziała, będziemy starali się co 2 tygodnie, jeżeli nam się uda, robić konferencje i omawiać konkretnie w blokach konkretne zagadnienia i nasze propozycje. Najpierw co nam się nie podoba, co jest źle prowadzone i naszym zdaniem, w jakim kierunku powinniśmy pójść. A takich propozycji myślę, że no nam się troszeczkę uzbierało. Także połączyła nas troska o miasto. Mamy dobre wzorce, jeżeli chodzi o kobiety, które tutaj wymieniono. Ja może sięgnę tylko na nasze podwórko. Mamy panią marszałek z naszego okręgu wyborczego, można powiedzieć z Radomia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i pani prezydent była również
prezydentem miasta Radomia. Także na pewno tutaj jakby nas tutaj niektórzy, którzy mają jakąś awersję do kobiet, próbowali jakieś minusy szukać. Nie, to my traktujemy to jako plus. Naprawdę plus, dlatego że to może być pierwsza kobieta od niepamiętnych czasów. Ja nie pamiętam, czy w Radomiu kiedykolwiek na pewno nie było prezydenta ani z różnych okresach dziejowych. W związku z tym myślę, że byłoby to taki pozytywny i odbiór powinien być w społeczeństwie. Ja myślę, że jest to kobieta o silnej osobowości, która no, powinna sobie z tymi problemami na pewno lepiej poradzić niż obecne władze. To, co nas szczególnie boli w Radomiu, mówię tutaj i o sobie, i o Radomianach razem, to jest bardzo wysokie bezrobocie. Bezrobocie, które ma już charakter strukturalny i które okresowo spada, natomiast no, nigdy nie spada poniżej 20%. Ta sytuacja musi się zmienić i oczywiście Radom powinien tutaj otrzymać pomoc ze strony państwa, ale no, doświadczenie pokazuje, że państwo polskie niezbyt przejmuje się tą rolą i swoimi zobowiązaniami w stosunku do Radomia. Natomiast przede wszystkim to my, Radomianie, powinniśmy zmienić ten stan rzeczy. I myślę, że tutaj konieczna jest znacznie większa mobilność ze strony władz miasta. Ja taką mobilność państwu zagwarantuję. Jeśli nie uda mi się w przeciągu 4 lat, w przeciągu kadencji, zmienić tego bezrobocia, tego stanu, który właściwie zabija Radom, bo my nie mając miejsc pracy, nie umożliwiając ludziom zarabiania na swoje życie i na swoje rodziny, no, powoli właściwie likwidujemy miasto. Jeśli ja tego nie zmienię w ciągu 4 lat, nie będę się ubiegała po raz kolejny o reelekcję. Więc w tej chwili już tutaj publicznie państwu składam taką deklarację. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby zlikwidować przynajmniej w sposób znaczący to bezrobocie. Jeśli mi się to nie uda w przeciągu 4 lat, nie będę państwa prosiła po raz kolejny o mandat zaufania. Taką deklarację dzisiaj składam. To, co nas również niepokoi, to jest niezwykle wysokie, jak na nasze miasto, zadłużenie. Ono rzeczywiście jeszcze nie jest tak drastyczne, by wprowadzać tutaj zarząd komisaryczny. To oczywiste. Natomiast Radom jest miastem biednym i już to zadłużenie, które w naszym grodzie funkcjonuje, jest niepokojące. Właśnie ze względu na to, że Radom w tej chwili nie ma perspektyw rozwojowych. Musimy to zmienić. I to również deklaruję. Tak jak powiedziałam, jesteśmy grupą osób, które przyszły czy decydują się na to, by kandydować do Rady Miasta i no, ja kandydować na prezydenta. Nie po to, żeby sobie zapewnić dobrobyt czy bezpieczną w przyszłości emeryturę. Jesteśmy ludźmi czynu. Ja mam świadomość tego, jak znakomitymi zarządcami są ludzie związani z Radomianami razem. My nie mamy takiej sytuacji, że jesteśmy osobami bezrobotnymi i szukamy jakiegoś miejsca dla siebie i szukamy pracy dla siebie. Nie, my chcemy w tym mieście zmienić maksymalnie jak najwięcej, by dać Radomiowi szanse rozwojowe i by utrzymać młodych ludzi w naszym mieście, bo ci młodzi ludzie to jest dla miasta największy skarb. Jeśli ich nie utrzymamy, jeśli nie będziemy przyciągać nowych mieszkańców do naszego miasta, to nasze miasto będzie się kurczyło, będzie niestety ograniczało jeszcze bardziej swoje możliwości rozwojowe. Więc jesteśmy otwarci.
Jeśli otrzymamy ten zaufanie od wyborców, deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby zmienić sytuację Radomia. Pani poseł, ja pozwolę się sobie zapytać jedną rzecz, bo z tego co słyszę, to obiecuje pani cud Jana Kacika z Niepołomic, prawda, sprzed 10 lat. Zresztą tutaj mówię bez jakiegoś cienia ironii. Tylko pytanie, jak to zrobić, ponieważ no, Niepołomice do dzisiaj mają 12 milionów na plusie w budżecie, a my mamy, licząc długu spółek publicznych, pół miliarda pod kreską. Poza tym, no, jak pani zamierza przyciągnąć młodych ludzi tutaj, skoro po prostu no, władze Radomia średnio najeżdża i są zainteresowane na przykład obniżką podatków dla mikroprzedsiębiorstw i tak dalej. Jak pani zamierza to po prostu zrobić? Ten cud Kracika. Panie redaktorze, ja starałam się nie zmarnować tych 9 lat w parlamencie i ja widzę, jak wielu szans nie wykorzystujemy. Nie tylko jako miasto, nie wykorzystujemy również jako państwo. Funkcjonuję w kilku grupach bilateralnych i widzę, jak olbrzymi kapitał jest chociażby w państwach azjatyckich. My, to mówię z dużym bólem, nie przyciągamy tych inwestorów, nie przyciągamy olbrzymiego kapitału, który w świecie jest. My nie możemy się ograniczać tylko i wyłącznie do takiej sytuacji, że ktoś do nas przychodzi i prosi o wskazanie lokalizacji dla nowego zakładu. My powinniśmy tutaj być bardziej dynamiczni i bardziej otwarci i nawiązywać kontakty z ambasadami. Z ambasadą polską z ambasadami polskimi w wielu bogatych krajach świata i z ich przedstawicielstwami tutaj. To naprawdę jest kwestia naszej kreatywności, naszego otwarcia i dobrej woli. I wiem, że wiem to z doświadczenia, wiem to z tych kontaktów bilateralnych, że Polska niestety nie wykorzystuje bardzo wielu możliwości. Robią to inne państwa naszego regionu, robią to na przykład Czechy, a my często w najbogatszych państwach świata nie mamy nawet izby gospodarczej. Więc tę sytuację trzeba zmienić. Ja chcę spróbować to zmienić. Nie wiem, czy mi się uda, ale tak jak powiedziałam, jeśli mi się w ciągu 4 lat nie uda, nie będę państwa prosiła o kolejny mandat zaufania. A jeśli idzie o młodych ludzi, bo to jest szczególnie istotne, wystarczy, że my nie będziemy tracić tych młodych ludzi. Proszę państwa, my mamy najlepsze szkoły średnie na Mazowszu. To jest olbrzymi plus, olbrzymi potencjał. Nasze dzieci wyjeżdżają później na studia do Warszawy, często za granicę, do Lublina i nie wracają, bo tutaj nie mogą znaleźć pracy. Bardzo chcieliby wrócić, ale nie mają żadnych szans rozwojowych, nie mają szans na to, by utrzymać swoją rodzinę. Ale ja ciągle zadam jeszcze raz to samo pytanie, tak jak zadaję prezydentowi Kosztowniakowi non-stop. Jak? My wiemy co, tylko pytanie jak? Jak zachęcić, nie wiem, 22-23-latka, prawda, żeby założył własną firmę i nie siedział na garnuszku społecznym, tylko żeby założył własną firmę? Tylko jak to zrobić, skoro on ma świadomość, że jak założy własną firmę, to za 2 lata zgniecie go ZUS na przykład? Panie redaktorze, nie mam wpływu większego na to, co robi ZUS. Do tej pory ZUS nie bardzo się przejmował krytycznym głosem posłów opozycji. Natomiast ja rozumiem, że przy odpowiedniej wysokości zarobków ZUS nie jest także problemem. My chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby w Radomiu nie tylko była praca, ale żeby i płace były na wysokim poziomie, przynajmniej na średnim krajowym poziomie. A w tej chwili takiej sytuacji nie ma. W tej chwili do mnie przychodzą ludzie, którzy mają do mnie zaufanie, ludzie, których nie znam, żeby było jasne, interesanci i mówią mi wprost, pani poseł, jeśli nie będę miała wsparcia, nie będę miała pleców, czy nie będę miał pleców, to żadnej pracy nie dostanę.
takie są niestety dramatyczne sytuacje. Ja pamiętam, że ponad 20 lat temu, kiedy po studiach wróciłam do Radomia, ja nie musiałam szukać znajomości, by mieć pracę w swoim zawodzie. Zaczynałam od samego dołu, ale ważne było to, że mam perspektywy rozwoju. W tej chwili proszę mi pokazać, ilu młodych ludzi w Radomiu ma pracę tuż po studiach. Często znakomicie wykształceni młodzi ludzie. Część nawet nie próbuje już szukać. Mimo iż to, żeby zostali w Radomiu, jest marzeniem ich rodziców i ich dziadków. Nawet nie próbują. Zostają w tych miastach, w których studiują i tam już na czwartym, na trzecim roku podejmują pracę. Tam się zakorzeniają. A to jest też bardzo istotne. Będziemy chcieli także dokonać audytu. Jeśli wygram wybory, dokonam audytu zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w spółkach miasta. Szczególnie będę się przyglądała tym podmiotom, gdzie pensje kadry zarządzającej są bardzo wysokie, a pensje zwykłych pracowników bardzo niskie, bo tutaj widzę, że jest spora dysproporcja. I kolejnym kryterium będzie to, ile dana spółka czy dana jednostka otrzymuje wsparcia ze strony miasta, ze strony nas wszystkich, bo w sytuacji, kiedy, bo mamy niestety w Radomiu takie sytuacje, że są spółki, które non-stop proszą miasto o wsparcie, co no, nie najlepiej świadczy o dynamice kadry zarządzającej, a z drugiej strony, jak się przypatrzeć płacom tych ludzi, one są bardzo wysokie. Więc chciałabym dokonać takiego audytu. Oczywiście ci, którzy dobrze zarządzają, którzy dobrze pracują, nie mają się czego bać. To od razu mówię. Ja na pewno nie skrzywdzę ani dobrych urzędników, ani dobrych menadżerów. Muszą to, na co będę zwracała uwagę, to przede wszystkim to, w jaki sposób zarządzają i ile z tego ich zarządzania mają zwykli obywatele miasta. Przyjrzę się także tym spółkom, które ciągle podwyższają ceny dla ludności za własne usługi. Czyli rozumiem, że zamierza Pani po wyborach pójść na wojnę z PiS-em, no bo to będzie oznaczało, bo wiemy, jakie spółki mają największe zadłużenie i jak prezesi... Nie, Panie redaktorze, tego nie powiedziałam. Tego nie powiedziałam. Ja nie zamierzam prowadzić wojny. I tutaj, jak wszyscy siedzimy, koledzy w tej chwili po cichu mówią dokładnie to samo. My nie będziemy prowadzić wojny. Nie jest dla mnie istotne to, czy dana osoba identyfikuje się z taką czy inną partią, czy ma takie czy inne sympatie polityczne. Ja w sposób zupełnie świadomy decyduję się na kandydowanie jako kandydat niezależny. To mnie nie będzie interesowało, kto ma jakie poglądy polityczne. Będzie mnie interesowało to, w jaki sposób pracuję. No tak, ale obydwoje wiemy, że w spółkach, nie wiem, typu wodociągi, czy Radpec, czy Radcom, prawda, no są ludzie, którzy powiedzmy, no delikatnie rzecz ujmując, nie radzą sobie, a mimo wszystko tam są z nadania pewnych, tak powiem, mocy politycznych. No i jeżeli takie osoby zostały ogłoszone, a podejrzewam, że według słów Pani to zostały ogłoszone, tak, no to po prostu w tym momencie, no, może być wojna z PiS-em. Panie redaktorze,
nawet w tym, w tych spółkach, czy w tej liczbie spółek, którą pan wymienił, są menadżerowie, którzy no nie są, z tego co wiem, związani z żadną siłą polityczną i prowadzą bardzo istotne inwestycje dla miasta. Więc ja rozumiem, że jeśli ktoś prowadzi inwestycje, patrzy w sposób dalekosiężny, to przynajmniej czasowo pewne ceny za dane usługi mogą wzrosnąć. Ja to rozumiem. I proszę mi wierzyć, że w tego typu sytuacji nie będę miała żadnych zastrzeżeń. Jeśli zobaczę, że to jest jakaś wartość dodana dla miasta, z całą pewnością my takiemu menadżerowi, takiej osobie krzywdy nie zrobimy, wręcz przeciwnie. Może dostać nagrodę. Natomiast chodzi mi o sytuację inną, że ceny usług są podwyższane, a nie przekłada się to w żaden sposób na jakość i na rozwój. Ale od tego będzie, proszę państwa, audyt zrobiony w sposób profesjonalny i tak jak powiedziałam, ci urzędnicy i ci menadżerowie, którzy działają dobrze, nie mają się czego obawiać. Pani redaktor, nad tym dyskutujemy, natomiast tak jak powiedziałam, Radomianie Razem są pierwszym dla mnie niezwykle istotnym członem przyszłej koalicji. Natomiast już w tej chwili mam sygnał od co najmniej 4 innych podmiotów, że są gotowe wesprzeć moją kandydaturę. Więc z całą pewnością mój komitet będzie komitetem Marzeny Wróbel. I w skład tego komitetu będą wchodzić różne podmioty. Będą. Oczywiście, że będą. Dla mnie... I tutaj uzgodnimy. Mnie również zależy na tym, żeby Radomianie Razem jako podmiot byli widoczni w tej grupie osób, które mnie popierają, bo ja mam świadomość tego, że to jest marka. Że to jest marka, która się kojarzy z wiedzą i z dobrym zarządzaniem. Ja nigdy nie zdecydowałabym się na kandydowanie, gdybym nie miała za sobą tego zaplecza eksperckiego, a niewątpliwie Radomianie Razem takim zapleczem eksperckim bardzo silnym są. I jeszcze raz chciałabym stowarzyszeniu podziękować za to wsparcie, bo dla mnie to też jest, nie ukrywam, duży zaszczyt, że państwo zechcieliście mnie wybrać. No, wtedy, kiedy zakończą się te negocjacje dotyczące pozostałych podmiotów, ale tak jak powiedziałam, jesteśmy otwarci. Znaczy tak obiektywnie patrząc, ja myślę, że no, ten miesiąc czerwiec, myślę, że w lipcu powinniśmy dopinać te tematy. Musimy troszeczkę dać czasu Radomianom, żeby z tą wiadomością się tak oswoili, żeby... mówi się tak może trochę brzydko, przetrawili to i uznali, że rozwiązanie, które proponujemy dla Radomia jest rozwiązaniem w obecnej sytuacji najkorzystniejszym. Liczymy właśnie na taką analizę i podjęcie świadomej decyzji, bo tylko liczymy na tych, którzy będą chcieli aktywnie się włączyć w ten proces wyborczy, a później zarządzanie miastem. Jesteśmy tutaj optymistami. Mamy nadzieję, że efekt ten pozytywny powinniśmy osiągnąć i dajemy sobie troszeczkę czasu, myślę, że w granicach miesiąca czasu na to, żeby już usiąść i zacząć tworzyć listy, o które pan pyta. Tworzenie szybko list to nie są wyścigi. Nam nie zależy na tym, żeby te listy były jak najszybciej stworzone. Zależy nam na tym, żeby na listach były reprezentowane wszystkie środowiska, dla których Radom jest ważny i żeby tam się znaleźli ludzie, którzy mogą coś wnieść do naszego wspólnego ugrupowania. Dlatego
Nie chcemy mówić w tej chwili o terminach, chcemy wyszukiwać ludzi, chcemy z nimi rozmawiać, przekonywać, że to akurat to miejsce i ta lista jest najlepszym rozwiązaniem dla Radomia. Chciałbym dodać, że po pierwsze gospodarka umocowana w dobrych tradycjach i budowa wielkiej koalicji, która by była niezależna od różnych wpływów politycznych. Chcielibyśmy być otwarci na wszystkich mieszkańców Radomia, niezależnie od ich poglądów właśnie politycznych. Taki model sprawdził się w Kielcach i ludzie z różnych opcji politycznych pracują dobrze na Kielce, dlatego że władze miasta są nieuwikłane w konkretną partię polityczną. Ja, Tadeusz Pyrcioch, jestem wolontariuszem w sztabie wyborczym pani Marzeny Wróbel. Po 7 latach postanowiłem wrócić do polityki właśnie tylko dlatego, że trzeba znaleźć na dzień dzisiejszy dobrego kandydata na prezydenta miasta. I w dyskusjach z moimi kolegami, z którymi spotykałem się jeszcze będąc w Radzie Miasta, kolegami, którzy często byli przeciwnikami nawet Marzeny Wróbel, dochodziliśmy do wniosku po wyciągnięciu argumentów merytorycznych, że pani poseł będzie najlepszym kandydatem, godzili się ze mną, że będzie najlepszym kandydatem dla Radomia w obecnej sytuacji, w jakiej Radom się znalazł. Dlatego, że ma duże doświadczenie, nie tylko polityczne, ale i zawodowe. Proszę zwrócić uwagę, że na świecie, we wszystkich miastach i we wszystkich państwach sprawdzają się ci politycy, których kariera zawodowa nie wiąże się tylko i wyłącznie z polityką, którzy mieli i mają wciąż do powiedzenia również dużo w sprawach zawodowych. Sprawdzili się zawodowo i później sprawdzają się w polityce. Jeżeli mamy władze miasta takie, młodych ludzi, których kariery są wyłącznie polityczne, no to trudno od nich spodziewać się, żeby nie popadali w różnego rodzaju utopie. A każda szlachetna, humanistyczna utopia jest tym bardziej tragiczna i bardziej szlachetna, bo jest utopią. I takich utopijnych pomysłów w rządzeniu przez ostatnie 2 kadencje można by wymienić wiele. Szanowni Państwo, ja oczekuję, że moimi współpracownikami będą ludzie silni, którzy będą mieli własne zdanie. To nie jest tak, że ja potrzebuję podwładnych. Ja potrzebuję partnerów w procesie zarządzania miastem, bo to, czego mi brakuje bardzo często w tej chwili, to brak takiej merytorycznej dyskusji na temat żywotnych spraw Radomia. Te dyskusje bardzo często są spłycone, niezwykle rzadko zdarzają się zacięte spory na tematy, zwłaszcza gospodarcze. Ja pamiętam jeszcze 10 lat temu w Radomiu mieliśmy zupełnie inną sytuację. Każdy projekt gospodarczy, zwłaszcza projekt społeczny, był bardzo szeroko omawiany i dyskutowany na Radzie Miasta. W tej chwili te dyskusje zanikają. Ja jestem człowiekiem silnym i tak jak powiedziałam, ja potrzebuję współpracowników, a nie podwładnych. Więc liczę na kreatywność i niezależność wszystkich tych ugrupowań i tych osób, które zechcą ze mną współpracować. Tylko w takiej dyskusji, otwartej dyskusji na tematy radomskie my możemy wypracować najlepsze rozwiązania. To, co nas łączy, to jest siła dobrej woli, która wszystkich nas spaja, troska o Radom, bo jesteśmy radomianami często od wielu pokoleń. Moja rodzina z miastem jest związana od prawie 4 pokoleń. Nie jest mi wszystko jedno, co się z Radomiem stanie. Nie jest mi wszystko jedno, czy to miasto będzie się rozwijać, czy też nie. To, co nas łączy, to także szacunek dla kultury polskiej, tradycji polskiej, dla, no, myślę, że tutaj będę wyrazicielką wszystkich,
tutaj siedzących dla takich wartości jak Bóg, honor i ojczyzna. I to jest to, co nas spaja. O wszystkim innym możemy rozmawiać i na taką otwartą dyskusję. I z Radomianami, i z innymi środowiskami jesteśmy otwarci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.